W tym filmie porozmawiamy o projektowaniu doświadczeń chemicznych, a także o formułowaniu obserwacji i wniosków. Zadania związane z szeroko rozumianym eksperymentem chemicznym pojawiają się każdego roku w egzaminach maturalnych, a umiejętność radzenia sobie z nimi to jedna z podstawowych umiejętności, którą powinien opanować każdy maturzysta. Warto w tym momencie wspomnieć, że zadania od 37 do 40 stanowiły w arkuszu maturalnym wiązkę, która zaopatrzona była w informację wstępną. Dokładna analiza informacji do zadań jest niezbędna, aby móc prawidłowo udzielić odpowiedzi do poleceń, którymi będziemy się zajmować. Oto z informacji dowiadujemy się, że przeprowadzono serię trzech doświadczeń, których celem była identyfikacja wodnych roztworów czterech substancji organicznych – glukozy, fenolu, glicerolu oraz glicynoalanyloglicyny. Mamy zatem sytuację, gdy dysponujemy czterema roztworami wodnymi czterech różnych substancji, przy czym nie wiemy, w którym naczyniu znajduje się roztwór każdej substancji. Na szczęście są to różne związki chemiczne należące do różnych klas związków organicznych. Mamy przecież roztwory glukozy, która jest cukrem, aldoheksozą, fenolu, a więc związku, w którym grupa hydroksylowa połączona jest bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym, glicerolu, czyli alkoholu wielowodorotlenowego oraz glicyloalanyloglicyny, czyli tripeptydu. Uświadomienie sobie faktu, że będziemy identyfikować związki należące do różnych grup związków organicznych jest dla nas bardzo ważne. Stąd już tylko krok do stwierdzenia, że aby je zidentyfikować, należy przeprowadzić takie doświadczenia, które są charakterystyczne dla danej klasy związków organicznych. I rzeczywiście w informacji wstępnej czytamy, że w pierwszej serii doświadczeń po dodaniu wodnego roztworu chlorku żelaza 3 do próbek pobranych z czterech naczyń zawartość naczynia pierwszego przyjęła fioletowe zabarwienie. Naszym zadaniem jest przypomnienie sobie, którą grupę związków chemicznych możemy wykrywać za pomocą wodnego roztworu chlorku żelaza 3. To będzie wniosek. Pamiętacie? Tak, powstanie fioletowego roztworu to reakcja charakterystyczna pozwalająca wykryć fenol. W naczyniu pierwszym musi zatem znajdować się wodny roztwór fenolu. Zidentyfikowaliśmy zatem roztwór w naczyniu pierwszym. Przeprowadzamy drugą serię doświadczeń. Tym razem po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi 2 do próbek pobranych z trzech naczyń, drugiego, trzeciego i czwartego, zawartość naczynia drugiego przyjęła fioletowe zabarwienie, a w pozostałych próbkach pojawiło się szafirowe zabarwienie. Także i teraz konieczne jest przypomnienie sobie, która z trzech pozostałych do identyfikacji substancji po dodaniu do niej wodorotlenku miedzi 2 przyjmie fioletowe zabarwienie. Barwa w tym przypadku ma kluczowe znaczenie. Oto bowiem wodorotlenek miedzi 2 roztworzył się we wszystkich trzech probówkach, ale tylko w jednej próbka przyjęła fioletowe zabarwienie. Fioletowe zabarwienie? Reakcja biuretowa, charakterystyczna dla peptydów. W probówce drugiej mamy zatem roztwór glicyloalanyloglicyny. Co dalej? W trzeciej serii doświadczeń po ogrzaniu szafirowych roztworów otrzymanych w serii drugiej, w roztworze powstałym z próbki z naczynia trzeciego pojawił się ceglasty osad. I tym razem prawidłowa interpretacja obserwacji pozwala nam wyciągnąć wniosek, że w naczyniu trzecim mamy do czynienia z roztworem glukozy. W tej serii doświadczeń pojawienie się ceglastego osadu, charakterystycznego objawu reakcji Tromera, świadczy, że mamy do czynienia ze związkiem o właściwościach redukujących. To właśnie glukoza, mająca w swojej cząsteczce grupę aldehydową, zdolna jest do takiej reakcji. Zidentyfikowaliśmy zatem fenol, glicyloalanyloglicynę i glukozę, które odpowiednio znajdują się w naczyniu pierwszym, drugim i trzecim. Oczywiste jest zatem, że glicerol znajduje się w naczyniu czwartym. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i poczynionych obserwacji wyciągnęliśmy wnioski. Jesteśmy gotowi, aby udzielić prawidłowej odpowiedzi na pierwsze z serii zadań, zadanie 37. Tak naprawdę w trakcie analizy opisanych w informacji wstępnej doświadczeń udzieliliśmy od razu odpowiedzi na zadanie 38 i 40.
Nazwaliśmy bowiem reakcję, której efektem jest pojawienie się fioletowego zabarwienia roztworu w efekcie przeprowadzenia drugiej serii doświadczeń. Chodzi oczywiście o reakcję biuretową. Podobnie wyjaśniliśmy, dlaczego w trzeciej serii doświadczeń ceglasty osad powstał w wyniku ogrzania roztworu otrzymanego po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi 2 do roztworu z naczynia trzeciego, a nie powstał w wyniku ogrzania roztworu otrzymanego po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi 2 do roztworu z naczynia czwartego. W naczyniu trzecim obecna jest glukoza zawierająca w swojej cząsteczce grupę aldehydową o właściwościach redukujących, a glicerol, alkohol wielowodorotlenowy, takiej grupy nie posiada. Do omówienia pozostaje jeszcze tylko jedno zadanie, 39, w którym mamy napisać, jaki element budowy cząsteczek związków znajdujących się w roztworach z naczyń trzeciego i czwartego zadecydował o powstaniu szafirowego zabarwienia roztworów w drugiej serii doświadczeń. Jaki wspólny element budowy ma glukoza i glicerol? Oba te związki zawierają w swoich cząsteczkach więcej niż jedną grupę hydroksylową, a roztwarzanie się wodorotlenku miedzi 2 i pojawienie się szafirowego zabarwienia to charakterystyczna reakcja służąca do identyfikacji tych związków. Udzieliliśmy zatem odpowiedzi na wszystkie zadania. Przyjrzyjmy się teraz przykładowemu rozwiązaniu zdającego oraz ocenom, jakie otrzymał on za rozwiązanie omawianych zadań. Za zadanie 37 z przykładu prezentowanego na planszy egzaminator przyznał 0 punktów. Niestety, zdający niepoprawnie zinterpretował wyniki trzeciej serii doświadczeń i pomylił substancje w naczyniu trzecim i czwartym. Poprawnie jednak zidentyfikował tripeptyd w drugiej serii doświadczeń. Za zadanie 38 można zatem przyznać maksymalną liczbę punktów. Zdający udzielił bowiem poprawnej odpowiedzi. Reakcja Piotrowskiego to inna nazwa reakcji biuretowej. Podobnie w następnym zadaniu. Pomimo pomylenia zawartości probówek, zdający wie, że oba związki, glukoza i glicerol, mają w swoich cząsteczkach więcej niż jedną grupę hydroksylową. Jego odpowiedź jest więc poprawna i przyznano za nią 1 punkt. Konsekwencją złego zinterpretowania wyników trzeciej serii doświadczeń jest jednak nieprzyznanie punktu za zadanie 40. Co prawda, zdający udzielając odpowiedzi pisze prawdę. Glukoza ulega reakcji Tromera, bo ma właściwości redukujące, a glicerol tej reakcji nie ulega, ale odpowiedź ta pozostaje w sprzeczności z odpowiedzią udzieloną w zadaniu 37. Ceglasty osad powstał w probówce trzeciej. To wiemy z informacji wprowadzającej. Czyli jego pojawienie się jest zatem konsekwencją tego, że glicerol nie ma właściwości redukujących, jak pisze zdający w zadaniu 40. Odpowiedź zdającego musiała zostać oceniona na 0 punktów. Mam nadzieję, że ten film i przedstawiona przeze mnie analiza rozwiązań pozwala Wam spojrzeć nieco inaczej na zadania typu maturalnego. Czasem konieczne jest skupienie się na obserwacjach, a w innym przypadku na wnioskach wynikających z zadań tego typu. W każdym jednak przypadku konieczne jest umiejętne rozróżnianie jednych od drugich, obserwacji od wniosków.